A ze mną Tomasz Narkun. Tomek, gratuluję. Witam wszystkich, dziękuję bardzo. Tomek, mam wrażenie, że jest ogromny niedosyt. Ty byś najlepiej jeszcze został w tym oktagonie, jeszcze trochę powalczył, czyż nie? No jest jak jest. No dzisiaj aż tak dużo nie powalczyłem, ale wiesz, no ja się cieszę z tego, że udało mi się jak najszybciej skończyć ten pojedynek, no bo wiesz, w karierze już niejednokrotnie toczyłem 5x5. Także no tak dla odmiany też trzeba nieraz szybciutko kończyć te pojedynki, dlatego też jestem bardzo zadowolony z tego faktu, że dzisiaj tak to się stało. Mam wrażenie, że w ogóle ostatnio te twoje pojedynki są dość krótkie, co jest chyba dobre dla sportowca, bo nie eksploatujesz się, tak jak powiedziałeś. Natomiast domyślam się, jak rozmawiałem z Piotrkiem Januszem, miał być inny przeciwnik, dużo bardziej wymagający. No miał być. Niestety nie mogę powiedzieć, jaki to miałby przeciwnik, ale myślę, że większość go zna tutaj z polskiego MMA. Dlatego też no, miało być bardzo ciekawe zestawienie, z tym, że no, tak jak wiesz, jak to w sporcie bywa. Są kwestie kontraktowe, są kwestie jeszcze po prostu jakieś takie odnośnie tego, że zawodnik chce, później nie chce, kalkuluje. Także to często tak się niestety dzieje w tym sporcie. Dlatego też no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Było jak było, jest jak jest. Trzeba iść do przodu. Ty jesteś zawodnikiem, który ma wspaniałą historię, ze sobą wiele walk, świetne poddania, wielkie wygrane, walczyłeś na wielkich arenach. Z tego co słyszę, chciałbyś wyjechać za granicę, jest taki plan, żebyś gdzieś tam się odbudował, żeby to wszystko gdzieś... Jak to właśnie wygląda u ciebie? Jaki jest ten pomysł na Tomka Narkuna? No bo domyślam się, że ta walka dzisiaj, ta walka wieczoru, to nie do końca jest to, co ty byś chciał. Znaczy wiesz co, już, że tak powiem, powiedziałem to już kilka razy, jakie mam plany odnośnie mojej przyszłości. Już nie będę się powtarzał, już ci co mnie znają i to wiedzą, że mierzę wysoko. Chcę po prostu walczyć z jak najlepszymi zawodnikami. Nieraz niestety to się nie udaje, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, często jest tak, że niestety, ale są jakieś kwestie kontraktowe, bądź też jakieś inne aspekty, dlatego też no... Nie dochodzi do tych pojedynków. Mam nadzieję, że mój następny pojedynek będzie z jakimś lepszym zawodnikiem. No i że krok po kroku zrobię swoje. Zrealizuję się jako zawodnik, jako sportowiec i tyle. Wszedłeś do SBS-u, widzisz jak ta gala się rozwija. Twoim zdaniem to jest bardzo dobry kierunek? No, naprawdę fajnie się rozwija. Piotr Janusz robi niesamowitą robotę. Na dobrą sprawę walczyłem na europejskich, światowych galach, no i powiem ci szczerze, że niczym nie odbiega. Oczywiście, no, nie mówię o kwestii takich, wiesz, pieniędzy, nie mówię o kwestii jakichś medialnych, ale tak, jeżeli chodzi o jakieś podejście do zawodników, o to, że właśnie, że jest to wszystko fajnie zorganizowane, no to naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku. W 11 miesięcy stoczyłem 3 pojedynki dla SBS, zobaczymy co będzie w przyszłości. Na dzień dzisiejszy no jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Piotrem i no i co? No i chciałbym mu z całego serca podziękować za to, że dał mi taką możliwość zawalczenia. Myślę, że on też jako federacja skorzystał na tym, że ja walczyłem u niego. Także no, korzyść w obie strony. Tomek, dzisiaj ci gratulujemy, no i czekamy na kolejne pojedynki twoje, bo domyślam się, że będzie ich jeszcze przed tobą sporo. Tego ci zresztą życzymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów. Pozdro. NT. Never give up. Yo. Super. Dzięki. Gratulacje.